Po tych, proszę Państwa, niezwykle emocjonujących, no choć z różnym skutkiem, jak widać, rozstrzygnięcia w pierwszych dwóch pojedynkach Błaszczyka z Fecnerem, Kusińskiego z Bolem, w trzeciej grze spotykają się Tomasz Krzeszewski i Peter Franz. Pierwszego seta mamy za sobą. Wygrał go Krzeszewski, tutaj oczywiście wielkiej naszej radości. No i tych 2000 widzów zgromadzonych w hali ludowej, 21 do 18. No zatem jest szansa na zwycięstwo, mam taką nadzieję, wspólnie z komentującym ze mną ten mecz dla Państwa, przypomnę, doktorem Adamem Gierszem, prezesem Polskiego Związku Tańca Stołowego, a wcześniej wieloletnim trenerem również kadry. No widzieliśmy, strzelił kantem rakietki Tomasz Krzeszewski na początku tego seta trzeciego, w którym mamy na wstępie wynik po pierwszych dwóch pierwszkach, które widzieliśmy, 1-1. Mam nadzieję, że Tomek szybko zapomni o tym prostym błędzie, który zrobił przed chwilą i będzie dalej skutecznie grał z Francem. Mamy nadzieję, że wygra tę grę, tak jak wygrał z tym zawodnikiem na Mistrzostwach Europy rok temu, w drugiej rundzie turnieju indywidualnego. Wygrał 3-2 z Francem, więc jest w tej chwili na dobrej drodze, żeby powtórzyć ten sukces. Franz ma problemy z odbiorem serwu Tomka. Serwis Krzeszewskiego jest jego najsilniejszą stroną. Po tym serwisie na ogół otrzymuje piłkę dogodną do ataku i to ten serwis ustawia mu grę. Może takie krótkie wizytóweczki obu zawodników. Tomasz Krzeszewski, 24 lata, gra w kraju w klubie Kormolan Morliny Ostróda, czołowym obecnie klubie naszej ekstraklasy tenisa stołowego. Jest klasyfikowany na 54. miejscu na świecie, a więc dość wysoko. No, przede wszystkim w deblu duże osiągnięcia z Lucjanem Błaszczykiem. Przypomnę, Międzynarodowe Mistrzostwa Szwecji czy Francji w ubiegłym roku. To są te turnieje, które gromadzą na starcie całą światową czołówkę. To była jakby nobilitacja tego naszego debla Krzeszewski-Błaszczyk, ale też i pewne osiągnięcia w singlu, o których pan prezes Adam Giersz wspomniał. No a Peter Franz, nieco starszy, 28 lat, skończy niebawem. Grał do niedawna w Lipker Ochsenhausen. W Bundeslidze niedawno przeniósł się do Francji. Występuje w klubie Caen. Franz jest dość wysoko, wyżej o 30 aż miejsc od naszego reprezentanta w światowym rankingu, na miejscu 24. Wyżej zatem nawet od Lucjana Błaszczyka. W ogóle Niemcy są generalnie wysoko klasyfikowani, bo Roskopf to 13 numer obecnie na świecie, co jest pozycją bardzo, bardzo wysoką, wziąwszy pod uwagę, że teraz Chińczycy szeroką ławą weszli, że jest aż 5 ich pierwszej dziesiątce światowej listy. Franz 24, Fecner 43. No to tak tylko tytułem statystyk rankingowych. Przy stole to potem wygląda różnie. Miejmy nadzieję, że tym razem też będzie tak, że 54 miejsce okaże się miejscem lepszym niż miejsce 24. Na razie po wygraniu pierwszego seta, jak mówiliśmy, 21 do 18, w drugim Polak prowadzi w tej chwili 7 do 5. Tak, i dalej doskonale serwuje. I myślę, że ten serwis no, skutecznie będzie go prowadził do zwycięstwa. W złym momencie chyba powiedziałem to, gdyż był doskonały return Franca. Tak, teraz zaskoczył Francja szybkim, długim serwisem po przekątnej. Franc nie zdążył się ustawić do ataku forehandowego i 8-6 prowadzi w secie drugim Tomasz Krzeszewski. Znakomity atak backhandowy. W ogóle backhand jest silną stroną Tomka Krzeszewskiego, który ma naturalną umiejętność grania backhandem bardzo silnie. I to predestynuje go do gry, myślę, że na wysokim poziomie światowym. Znakomity pierwszy flip, ale potem niedokładny blok. Serw
ser Franca wychodził poza stół. Tomek to wykorzystał, zagrał rotacyjny forehand i zmusił do błędu przeciwnika. Znowu znakomite zagranie flipem, ale potem już nie zdążył cofnąć się i zagrać. Franc gra niekiedy, tak jak teraz, bardzo ryzykownie ze stołu. I wtedy, kiedy jest w dobrej formie, jest groźny dla wszystkich. Znowu bardzo szybkie zagranie Franca i znowu spóźniony forehand Krzeszewskiego. Bardzo szybkie ze stołu to zagranie backhanda Franca. No Franc przyspieszył wyraźnie grę. Tomek jakby stanął. Tak, więc zrobiło się po 10. Myślę, że zdaje sobie Krzeszewski sprawę z tego, że zbyt statycznie grał ostatnie piłki i teraz musi wykorzystać swoją serię serwisową. No tak, i znowu skuteczny backhand Tomka przynosi mu punkt. Także Franc ma, jest trudny serwis i Franc ma trudną sytuację. Nie bardzo wie, gdzie grać retur. A teraz zagrał dokładnie poza światło stołu ze zwodem. Tomek nie zdążył z forehandem. Serwie. Skuteczny atak ze wznoszącej piłki z nad stołu, proszę zobaczyć. Z nad stołu uderzenie skuteczne do backhandu Franca. Proszę zauważyć, jak Tomek bardzo skutecznie stara się zasłonić moment serwowania, tak żeby przeciwnik nie mógł dostrzec, jaki rodzaj rotacji nadaje piłce w momencie uderzenia. Dokładnie całym ciałem zakrywa piłeczkę, a szczególnie moment zetknięcia rakietki z piłeczką. I to powoduje, że nawet najlepsi zawodnicy mają trudności w ocenie, jaka rotacja została nadana piłce. Tak. I stąd takie właśnie błędy, jak widzieliśmy przed chwilą. Przy okazji Państwa przepraszam za drobny błąd w grafice. Tamta literka L na końcu nazwiska Niemca jest niepotrzebna. Oczywiście sympatycy tenisa stołowego dobrze wiedzą nazwisko zawodnika. O, właśnie takie, Peter Franc. 13, ale istotniejsze jest to, że prowadzi Polak 13-12, że wygrał seta pierwszego. No i teraz otwiera się szansa na zakończenie zwycięsko tego pojedynku. No niezwykle, niezwykle ważne by to było, bo to oczywiście prolonguje nasze nadzieje na końcowy sukces. A pełnią szczęścia byłoby wygranie tego meczu 4-1 i nie oddanie przy tym więcej setów niż 4 Niemcom. Wtedy weszłyby w grę małe punkty. No a przy 3 setach tylko oddanych oczywiście Polacy zostaliby zwycięzcami Superligi. Znakomita akcja, proszę zobaczyć ten kończący topspin poza światło stołu, wypychający Franca w płot. No, znakomicie gra w tej chwili, znakomita seria Tomka Krzeszewskiego. I widzimy wynik na tablicy sędziowskiej, 16-12 dla Polaka przy zagrywce Niemca. Bardzo dobrze Tomek gra poza światło stołu. Wyrzucił, odrzucił tak, Niemca, zboczną, prawda? Ten topspin forehand z boczną rotacją, wyrzucający Franca daleko od stołu. No i ten znalazł się w trudnej sytuacji po tym topspinie forehandowym i oczywiście była strata punktu. Teraz odrobił ten punkcik Niemiec, ale sytuacja jest dobra. Nie zapeszajmy, 17-13 dla Polaka w secie drugim po wygraniu seta pierwszego do 18. Podanie oczywiście teraz przeszło na stronę Polaka. Był net chyba, nie tak, widziałem, tak, ale zasłaniał nam Niemiec ciało. Powtórzony serwis. I teraz znowu znakomicie. Dobrze i to jest już 18 punkt.
Miałem okazję komentować dwukrotnie zwycięstwo Polaków w rozgrywkach Superligi. Znakomite akcje teraz, znakomite akcje Tomka Krzeszewskiego. No, to Maxim wykorzystuje swój bardzo rotacyjny serwis, dogodna piłka do ataku i topspin forehandowy poza światło stołu. Doskonale to widać tak, w tym ujęciu z górnej kamery. Ta kamera bardzo nam pomaga ocenić. Tak. A więc 19 do 13, dwie piłeczki już tylko dzielą Polaka od wygrania tego pojedynku. I już tylko jeden. Tych 7 meczboli dla Krzeszewskiego, więc cenne zwycięstwo 2-0. Tak, no troszkę uprzedzamy, bo tu poczekajmy jeszcze na ten 21 punkt, ale tu już właściwie nie ma o czym mówić. To już się stało nawet teraz. 21-13 i ciągle mamy szansę na wygranie Superligi Europejskiej z Niemcami. Polska po 3 pojedynkach prowadzi 2-1. 2-1, straciliśmy 2 sety, zatem w setach jest 6-2. Podajemy jak nigdy ten wynik w setach, bo tak jak wspominaliśmy przy zwycięstwie naszym ewentualnym 4-1, no bo 4-0 już nie wchodzi w grę po przegranej Marcina Kosińskiego. Przy takim zwycięstwie oczywiście liczyłaby się liczba zwycięskich setów po obu stronach. No i teraz proszę Państwa, czekamy na bardzo ważne pytanie. Trenerzy teraz dopiero podejmują decyzję, kto wystąpi w grze deblowej. Z naszej strony prawdopodobnie Lucjan Błaszczyk z Tomaszem Krzeszewskim, choć nie wykluczona była też para Marcin.